tym momencie jesteśmy w trakcie rozwoju pożaru. Za chwilę zamknę okienko, aby zasymulować pożar wewnętrzny niedopowietrzony. Gdy zaczyna brakować tlenu, płomienie gasną i następuje gwałtowne wytwarzanie dymu, który zadymia oba pomieszczenia. Technika gaszenia pożarów wewnętrznych klasyczna, w moim mniemaniu oznacza to mniej więcej tyle, że strażacy przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, otwierają drzwi i w zadymieniu z linią gaśniczą robią przeszukanie, starając się dotrzeć do źródła pożaru i go zlikwidować. W tym przypadku również symuluję takie zdarzenie. Strażacy przyjeżdżają na miejsce, otwierają drzwi wejściowe, ale nie mają przygotowanej linii lub nie są jeszcze gotowi do wejścia. Otwarte drzwi dotleniają pożar i zaraz zobaczymy nawrót płomieni, które otrzymały świeże powietrze. Widać również, że otwarte drzwi bardzo nieznacznie zmniejszyły zadymienie w pomieszczeniu poprzedzającym pożar. Moim zdaniem nabiera tutaj sensu taktyka izolowania pożaru, ponieważ gdyby strażacy otworzyli drzwi dopiero będąc gotowym do wejścia i zaraz za sobą je zamknęli, nie doszłoby do ponownego nawrotu palenia się i pogorszenia warunków pożarowych. Spore problemy sprawia również para wodna, która wytwarza się podczas gaszenia. Nie ma ona ujścia i oprócz pogorszenia widoczności spycha gorące gazy w dół, co powoduje wzrost temperatury przy podłodze. Warunki pracy strażaków się pogarszają, co wydłuża czas przeszukania pomieszczeń i ugaszenia pożaru. Taktyczna wentylacja są to czynności wentylowania lub izolowania pożaru podejmowane przez strażaków na miejscu zdarzenia, skierowane na uzyskanie od początku pożaru kontroli nad jego warunkami spalania w celu zyskania przewagi taktycznej podczas wewnętrznych działań gaśniczych w budynkach. Wentylacja usuwa dym i nagrzane gazy, poprawiając warunki ewakuacji i prowadzenia działań gaśniczych. Jednak nieumiejętna wentylacja nadciśnieniowa prowadzić będzie do niekontrolowanego przetłaczania nagrzanych produktów spalania poprzez niedomknięte drzwi i okna, podwieszane sufity i inne puste przestrzenie, czy też kanały wentylacyjne lub instalacyjne, tym samym zwiększając zagrożenia dla ratowanych i ratujących. Dostosowania tej techniki w praktyce przy zdarzeniach niezbędne jest duże doświadczenie ćwiczebne i bojowe. Łatwo bowiem doprowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pożaru w miejscu ujścia gorących gazów pożarowych, np. przez okno na wyższe piętra. Teraz chciałbym pokazać wzorcową technikę gaszenia pożarów wewnętrznych. Są to tylko wyidealizowane procedury, które nie zawsze będzie dało się zastosować. Niemniej jednak, moim zdaniem, powinniśmy do takiego postępowania dążyć. Pierwszą czynnością jest zrobienie rozpoznania przez dowódcę i ustalenie miejsca pożaru. Następnie wykonujemy otwór wylotowy jak najbliżej miejsca zapłonu, który ma odprowadzać ciepło, gazy pożarowe i parę wodną. Przez otwór podajemy zwarty strumień wody przez około 10-15 sekund, który ulega rozproszeniu po uderzeniu w sufit. Tak zwany efekt tryskaczowy. Robimy otwór wlotowy i włączamy wentylator. Po około kilkudziesięciu sekundach wentylowania wchodzimy do pomieszczeń z nawodnioną linią i gasimy źródło pożaru. Jak widać,
Po kilkudziesięciu sekundach pomieszczenia zostały oczyszczone. Przeszukanie ich oraz zlokalizowanie pożaru nie powinno stanowić większego problemu. Stosując tą technikę, nie wolno zapomnieć o dodatkowej nawodnionej linii gaśniczej zabezpieczającej otwór wylotowy, ponieważ istnieje ryzyko przejścia płomieni po elewacji budynku na wyższe piętro. Omawiana technika natarcia nadciśnieniowego powinna być stosowana tylko i wyłącznie przez strażaków, którzy przeszli gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Obowiązkowe jest też przećwiczenie przedstawionej metody w warunkach rzeczywistych podczas testowych pożarów w istniejących budynkach. Należy pamiętać, iż technika ta wymaga szybkich, zdecydowanych i agresywnych działań,